Witajcie, Maszki, z tej strony Trajan, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na modyfikacji Red Flat, jako Polska. Kontynuujemy tą wojnę. Szczerze, trochę jej nie lubię, dlatego że oni są dosłownie obunkrowani, w ogóle mają czerwone samoloty. Widzieliście, to był czerwony samolot. Wreszcie mają jakieś lotnictwo, tylko że chyba mają małe... 150 to jest ich skrzydło i my co chwila ich zabijamy i oni wracają i tak. Ciekawe czy... bo właśnie chodziło o to, że jeżeli Prusom to oddamy, to tak naprawdę wszystkie tagi, które będą szły na nich, to właśnie powinny pójść na Prusa. Zgaduję, że nie przewidzieli coś takiego, że tam nie będzie Republiki Niemieckiej. Okej, robimy dalej. No walka o Brno nadal trwa. A my powinniśmy się skupić też na innych miejscach, szczerze powiem, bo zaatakowałem tylko jedno miejsce, a jest dużo miejsc, gdzie mogliśmy coś porobić. Okej. Tak jest! Niestety, to jest wkurzająca wojna. A, puknęliśmy ich. Zastanawiam się, jak tutaj mogłoby nam pójść z... Gotów, dowódco! I z nimi. Ja zawsze boję, jak to leci ten dźwięk, dlatego że... Wiecie, to nie wiadomo, czy to oznacza, że jakiś cel wojenny przeciwko nam, czy nie. W tym modzie akurat Polskę prawie chyba wszyscy chcą zabić, więc nie zdziwiłbym się, gdybym jeszcze od kogoś dostał Wargola. O! W ogóle jak ładowałem to, to... że tak powiem, było tam napisane, że właśnie wojna o ląd w... właśnie tutaj w Azji. A ja takie pamiętam tego moda i takie kurde, tutaj w ogóle żadnych wojen w Chinach nie ma, oprócz tego jeżeli gracz tam jest, więc takie okej, ale nie. Okej. Spróbujmy przez Węgry się przedostać. Dziwnie to zrobiłem, ale tak. Tutaj widzę, że jakoś nam słabo idzie. Ruszać się! Muszę się od tego. Bo tak tu mi nie chciało podzielić na pół. Nie wiem dlaczego oni wszyscy zabrali ode mnie dywizję. Wcale to tak nie było, że ich rzucałem na śmierć. Węgry wysłały całkowicie... No całą swoją armię tutaj, więc się nie dziwię, że nic się nie dzieje. Musimy po prostu z nimi wydłużyć front i wtedy będzie lepiej. A nie, Brno jednak nie padło. A to mi się tylko wydawało. Widzę, że tutaj Praga też jakoś nie chce padać. Patrzę na słabe właśnie strony tutaj. Szukam ich, żeby jakoś podatakować na przykład z trzech prowincji naraz. To nawet nie będę wiedział co tutaj wybrać wizję. I zaatakujcie tak. Tutaj się nam udaje wypchnąć, to znaczy, że armia węgierska nie jest jakaś mega wykokszona. No i w ogóle drzewka chyba nie mają nic o czym my mówimy. W ogóle drzewko nie ma żadnych celów? Znaczy się duchów narodowych? No to jest dosłownie dziwne już. Nawet ja bym dał jakiś podstawowy duch narodowy tym Węgrom. Ogólnie teraz wiem, że w każdym odcinku musi być nawiązanie do mojej modyfikacji. Ale ogólnie teraz
No, już jako, że ja jestem odpowiedzialny za had, robienie hadu, no to zostały tylko dwie kategorie. Zostało mi jeszcze agencje oraz recruit and deploy, czyli właśnie rekruty. Rekrutacja, nie wiem jak to nazywa. Ja w ogóle tylko tak logistyka, produkcja, konstrukcja, handel, relacje, badanie, agencja, decyzje i szczerze tego nigdy nie wiem jak to nazwać. Okej, mamy to dobrą sytuację, bo mamy miejsce, które możemy właśnie iść tak powoli po tym. A widzę, że tutaj też odmaszerować! Oni się zajmują tym. Tutaj niestety nie mamy naszego lotnictwa, że naszego polskiego, ale wcześniej było jakieś lotnictwo, teraz go nie ma. Tutaj nas atakują od boku, jakby to coś miało zmienić. Dobrze, że wziąłem te dywizje niemieckie, ponieważ one to... A. W ogóle... Oni mają tutaj dostęp, tylko że ich, Austriaków, jest tak zrobione, żeby nie atakowała właśnie Francja. No i właśnie jest tak zrobione. Mamy nadal Wargon na tych? Nie, no minęło już. A na to nie mamy. Mi się podoba. Boję się Rosji też, bo oni potrafią robić rzeczy nieprzewidywalne. Fajna nazwa idei, znaczy się eventu. Uwaga! Okej. Co tutaj podatakować? Możemy te cztery dywizje... I to tak zrobię. No znowu. Udało mi się w Kaiser... Co teraz? Właśnie... Kaiser Luduxie, że... Często się tak dzieje, że generałowie się zmieniają przy zmianie władzy. To mi się podoba, bo czasami to jest takie... nielogiczne, że stają generałowie, którzy ewidentnie byli antykomunistyczni. O, jest jeden piksel łączenia tego. Praga będzie nasza... Więc to mi się podoba właśnie w Kaiser Reduxie. Ale sama zmiana, bo to chodzi zawsze ile tam... jak mocna jest jakaś zmiana, bo by się wydawało, że jak się moduje, no to nie da się modować jakichś takich mega takich obciążających rzeczy. Sam jak modowałem własnego moda, sam się dowiedziałem, że da się. Po prostu to zależy na jaką skalę. I to może być nawet skala taka mikro, tylko zależy ile kodów w jednej dosłownie sekundzie ma przejść. Bo na przykład teraz udało mi się jakieś 500 linijek kodów wprowadzić, że ma wejść w jedną sekundę i to takiego różnego kodu. A najbardziej to jeszcze zabiera, jeżeli powstaje nowe państwo. To dopiero wtedy. Leścina. Okej, widzę, że Portugalia nas nie lubi już. Więc weźmiemy od Liberii. Okej, i wy zajmiecie się tą prowincją, taką małą. Pamiętam, jak kiedyś na podstawce grałem Węgrami, tam było, żeby zaatakować Czechosłowację, to kilkanaście razy ja brałem się za to, żeby to rozpocząć. Bo to czasami było trudno tak ogarnąć. Okay. No, szczerze, my przejdziemy pomiędzy tymi rzekami, co znaczy, że to dosłownie rozwalimy system, bo oni... Bo ich najlepszą rzeczą do obrony na Węgrami to jest wschód-zachód. A najgorzej to jest północ-południe, bo północ-południe to od południa oczywiście są rzeki, ale od północy tutaj nic nie ma. To jest najgorzej, żeby bronić się Węgrami.
Okej, okay, widzę, że oni tutaj się nie udało. Jeżeli się nie udało, to znowu próbujemy. Tutaj też kolejną grupę zróbmy. I tutaj. Niestety mikro musi być. Jak to się skończy, to możliwe, że ja rozpocznę właśnie na nowo atak. Jest, wreszcie zrobiłem ten jeden cel narodowy, który chciałem dawno zrobić. Jak tam logistyka wygląda? O, słabo wygląda. Niestety. Też nasi sojusznicy nie są jakoś mega... Mega dobrze, w sumie my ich zniszczyliśmy, więc się nie dziwię. A 41 się zbliża. Nie wiem, czy mi się uda na czas zrobić tą... To. Ale zobaczymy. Okej. Tej część wychodzi. Gotów! Do wymaszerowania! Gotów, dowódco! Uwaga! Szeregu! Zbiórka! Tak. No, w ogóle mieliśmy tam perka. Założyłem. Też trzeba trochę rozstawić dywizję. Organizacja pierwsza. Widzę, że trochę dywizji nam było. Gotów, dowódco! Gotów do wymaszerowania! Uwaga! Tak, okupacja zawsze kosztuje. Mamy dosyć dużo jeszcze manpowera. To jest najgorzej, że w sumie mało co mamy wybadanych z takich ważniejszych technologii. A tak z mniej ważnych to dosyć dużo mamy. Okej. Nie będziemy atakować jeszcze rzekę, bo nam się nie opłaca. Będą stać za rzeką, a my ich odetniemy. Naprzód! Widzę potencjał. Biegiem, biegiem, biegiem! Czyżby czołgi znowu miały wjechać niezapowiedziane do Budapesztu? Znaczy się, oczywiście oni tam idą, ale... Możliwe, że... Okej. Niezapowiedziane wejście do Budapesztu, część druga. A jednak nie. Trzymać dystans! Czołgi mogą się długo bronić, więc to jest taki dobra rzecz przy czołgach. Dobra, przybiliśmy się przez rzekę. To mi się podoba. A jeżeli chodzi o to... No, możemy to tak zrobić. Oni na razie są trochę zajęci tym, my trochę nie chcemy tego robić, ale myślę, że... Niedługo będzie czas na drugi push, chociaż... Chociaż... Nie zauważyłem tego, ale... Możemy zrobić coś takiego, że popchnąć o tu, popchnąć o tak i spróbować ich odciąć tutaj. Też dobra byłaby rzecz, którą musimy zrobić w kilka miesięcy. Okej. A, zapominam, że muszę tak złapać. Ci, trochę tu, trochę tu, trochę tu. Gotów do wymaszerowania! Okej, część tu. Ile tam dywizji poszło? Czy to jedna pancerna? A, jedna pancerna i... Gotów do wymaszerowania!
Okej, okay, nie uda nam się. Trzymać dystans! Okej, okay, jesteś... Szczerze, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Baczność! Odmaszerować! Uda też w sumie jest niebroniony. Przerażam, że tak mało mówię, ale... trudno tutaj trochę ogarnąć. Tutaj widzę, że są możliwości wielkie. Ale niestety nie jesteśmy tak, aż tak mocni. A my jesteśmy tutaj już pod Budapesztem. Może nam się uda tutaj przebić. Uwaga! Zobaczymy. Trochę też nie lubię takich odcinków, kiedy nic nie mówią, muszę się skupiać, ale niestety takie wojny już są, że trzeba się skupiać i nic nie robić większego. To kolejna wizja, która dosłownie jest nam niepotrzebna. Okej, to będzie już czwarte oblężenie brno, ale spróbujemy. Co tam? Znowu przekrywamy. Jakieś rozkazy? Niby jest więcej tych dywizji niemieckich, ale nie wiem, czy chcemy się, bracie. Okej. Przebijcie się wreszcie przez te trzy dywizje niemieckie. Lerego, zbiórka! Powinno nam się udać tak przebić. Przechodzą przez rzekę, więc my mamy więcej czasu na to, ale... To nigdy nie oznacza, że my się szybko przebijemy. Okej, w Indiach coś się dzieje. Baczność! I podatakujcie Budapeszt. Ale chciałbym, żeby Węgry upadły, bo wtedy miałbym więcej frontów z Austriakami. O nie, dywizja nie wiadomo jaka. O. Nie myślałem, że kiedykolwiek coś takiego zobaczę. Co to za dywizja jest? Rote Garde Division. 4 milicje. A, bo milicje po prostu mają zepsuty obraz. Okej, Węgry są prawie przy upadku. Gdzieś jest sprawa. O mój Boże, dlaczego? Jak się przebijemy, to dosłownie to tam mało co nam zostanie właśnie, żeby ich tutaj... Tutaj będzie już jeden front, tutaj w ogóle dosłownie martwi będą. Ale boję się na, jeżeli chodzi o wojnę, kolejno, bo ja nie mam przygotowania. Jeszcze mam mało, jeżeli chodzi o fabryki. Dosłownie cały świat chce mnie zabić. To cud, że jeszcze w 40 roku żyję. Okej. Mamy się! Szybko, szybko. I kawaleria ich odciął. Nice. Dobra, damy was pod nowego Fieldmarszała. Tak jest! Tym będziesz mieć czerwony kolor. I niech te wszystkie dywizje tutaj się rozejdą. Gotów! A my za chwilę was wyślemy od tam. Bo najpierw musimy ogarnąć sobie tutaj.
trochę. Oni widzą, że nas atakują tu. To mogą nas atakować. Dobra, i chyba już jesteśmy, więc niech wszystkie dywizje tutaj przyjdą i teraz musimy się zreorganizować. Więc wypchnęli nas z dużej ilości prowincji. No ale za chwilę tutaj dojdą nasze dywizje. Tak jest! Wy po prostu musicie się tutaj przygotować na ten atak, a my się przygotujemy na ten drugi atak. Szczerze, Węgrzy to już, znaczy się Austriacy nie są aż w takiej dobrej pozycji, bo co ich właśnie broni dosłownie teraz? No już nic ich nie broni. Wcześniej Węgry trochę ich broniły. Uwaga! Więc tutaj stawiamy plan. I gdzie mamy nasze powietrze? Tutaj wszystko wysyłamy do Budapesztu. I najpierw się zajmiemy nimi. Więc tutaj włączamy plan. I jak tam z kryptologią? 6 dni zostało nam. No to za 5 dni włączymy to. A później atakujemy tamtych. Dosłownie przez rzekę jeszcze się przybijamy, więc sami zobaczcie jak to jest. Okej. W ogóle pamiętam, że w serii z Austrii opowiadałem trochę o tej węgierskiej Republice Rad, która po angielsku ona się tak nazywa, Hamburger Soviet Republic. Ale trochę wytłumaczył mnie jeden widz, że Sowiet to jest Rada, więc w sumie tak powinno być. Szczerze bym... Po angielsku bym nazwał inaczej, jednak żeby pokazać, że to trochę inna nazwa była niż Soviet Republic, bo Sowiet się nam kojarzy właśnie z Związkiem Radzieckim. Związkiem Sowieckim po angielsku. A tutaj bardziej byłoby lepiej, gdyby się nazywało właśnie... Republika Rad, czy jakoś Council Republic, czy coś takiego. Chociaż ktoś by pomyślał, że to nie była jakaś komunistyczna, tylko jakaś, nie wiem, coś też innego. Ale też trzeba pamiętać, że... Kiedyś oglądałem taką skróconą historię, jak to wyglądało z rozpadem właśnie Austro-Węgier. To w ogóle ta historia jest strasznie skomplikowana. I tam na przykład Polska to była tam rada egzekucyjna, czy coś takiego. I to polegało na tym, że... Gotów! Polegało na tym, że to po prostu jakaś tam... Anglicy to trochę tam nie rozumieli o co chodziło, ale to po prostu to wiadomo, że tam chodziło właśnie o coś związanego z... jak to powiedzieć? No z jakimś... No z jakąś instytucją niż bardziej, że to był jakiś organ polski. Biegiem, biegiem, biegiem! Okej. Odmaszerować! Więc tak. Powiem tak, Austriacy, ja was lubię, ale też nie. Tak jest! Dosłownie teraz mają odsłonięty brzuch. Okej, czas na wyzwolenie Węgier. Wyzwalamy Republikę Węgierską. Pamiętam jak ostatnio tak mnie bolało, że ja pokonałem Węgry, oni się wyzwolili. Dobra, nikogo nie ma. Aurel Kogutowicz? Znajemy nazwisko. Za mną! Marsz! Okej, mamy tutaj jakieś dywizje? Mamy. Idźcie na Wiedeń.
Okej. Straciliśmy tam stabilność, dlatego że nie chciało nam tam włączyć się, a to należy w sumie do nich. Okej. W ogóle te granice rumuńskie już mają jako kor? Tak, mają jako kor. Okej. Wiem, że oni mogą nas nie lubić, ale jeżeli oni nas atakują, to będzie fajnie. Nadal mamy Wargroup przeciwko Prusom. Złą rzecz odsunę. Możemy to zrobić. Okej, trzeba tylko tutaj dać rzeczy. Przeciwko komu? Nie wiem. Przeciwko im już mamy. Nie wiem, przeciwko Francuzom w sumie. Nie, w Wiedniu ktoś był. Dobra, pokazuje nam, że możemy ich atakować. Oni w ogóle mają odsłonięty brzuch. Był taki plan mój, żeby ich zaatakować właśnie od tej strony. A póki mamy wojnę, włączę oczywiście do kolejny raz to. Oni już strasznie nas nie cierpią w ogóle. Już trzeci raz to robimy. Wiedeń upadł. Już też spadło strasznie dużo tego. No chyba zrobimy wielkie Węgry. Jakoś mi odpowie. Jakoś mi to odpowiada, żeby stworzyć wielkie Węgry. A czy Niemcu to oddamy? Raczej nie. Okej, Słowenia, tutaj część została oddana. Dobra, zmieniam zdanie, jeżeli chodzi o Włochy, bo Włochy chciałem im, że tak powiem, zaatakować ich, ale ja myślę, że po prostu pomożemy Włochom. Jakoś powiem wam, polubiłem Włochów. Kiedy w seriach właśnie z gier komputerowych strategicznych prowadzisz lepszą politykę zagraniczną niż państwo twoje. To takie prawdy i takie smutne. W ogóle montowałem ostatnio filmik z przed roku. I tam właśnie było powiedziane, że naszym nie jest to, żebym ja wygrywał, tylko żeby jakieś dwie osoby przegrały, bo nie chcę, żeby one wygrały. I ta osoba tak powiedziała, ale to jest smutne. Ja na to, ale to jest prawdziwe. Okej. Myślę, że już możemy wrócić do tego planu. Widzę znowu jakieś rozkazy? Dywizję Marines. Widzę dywizję Marines, to dosłownie nie wiem, co ona tutaj robi. Jak ten z kryptologią? Zróbcie najpierw to, później zrobicie resztę. Część moich tutaj została odesłana. Nie straszcie mnie. Dobra, ten odcinek chcę już ich podbić. Ale nie wiem, czy mi się uda. Strasznie dużo strat. Ponoszę. I musiałem kiknąć, przepraszam. Musiałem kichnąć się. Teraz trochę mi. No, jest zatkany. Chyba to przez kurz.
Dobra. Przebijamy się. Szczerze, to musimy zdobyć jeszcze jedno ważne miasto i już nam się uda. Więc możemy włączyć też uzasadnienie celu wojennego przeciwko wam. Jeszcze 9. I na następnym odcinku to będzie chyba rozpoczęcie ataku na nich. Możemy? Możemy. Ataku na nich i im oddamy całe te terytoria, bo zgaduję, że coś tam będą mieli, żeby skorować to i po prostu jak będzie ta możliwość, to nie będziemy jeszcze jakichś problemów z tym, że wszyscy będą chcieli ich zabić. O, za chwilę odetniemy tę dywizję, to mi się podoba. Okej. Więc teraz... Ruszać się! Bijemy się! I teraz trzeba pokonać ich. A, lotnictwo chyba przeniosłem o tutaj. Nie ma już tam lotnictwa, szkoda. Bardzo żałuję tej decyzji, ale musimy pokonać tych tutaj. Dowódco, wycofują się! No, widzę, się wycofują. I to pięknie. Okej. Okay. Kurde, nie straszcie mnie, ten dźwięk jest straszny. Do usłyszenia to jest najstraszniejszy dźwięk do usłyszenia w Hearts of Iron. Dźwięk desantujących się właśnie dywizji. To jest najgorszy dźwięk do usłyszenia. O, słyszysz to już takie, ale zrąbałem coś. W ogóle zawsze mnie rozbawia to, że karabin, który dostaje Polska, ten najlepszy, to jest karabin z Powstania Warszawskiego. Który oczywiście trochę dobry był, ale nie taki, że jest dobry. Można powiedzieć, że był trochę słaby. Okej, milion Austriaków zabiliśmy, oni też nam dosyć poważnie zranili nas. Ale... No niestety, trzeba odsiecz wiedeńską 2.0 zrobić. Ruszać się! Naszym zadaniem jest tutaj zaatakować. Mocność! Ci tutaj też stoją, nic nie robią. Zginiecie ich. Dobra, myślę, że już część dywizji będę mógł usuwać. Kontynuować natarcie! Bo szczerze, aż tak dużo dywizji mi nie jest potrzebne. Gotów, dowódco! Gotów, dowódco! Trzymać dystans! Okej. Gotów! Dobra, tyle dywizji powinno wystarczyć. Fajnie, w ich stolicy obecnej jest mnóstwo dywizji. Ona chyba jeszcze jest obunkrowana. Mają poziom trzeci bunkry. To jest trochę smutne. Okej, więcej wsparcia powietrznego. Od Węgier nie potrzebujemy dywizji. Oni oczywiście się reprodukują w natychmiastowym momencie. Widać, że czasy komunizmu na dobre im nie wyszły.
Okej, okay, za chwilę zdobędziemy jej stolicę i dosłownie koniec będzie. O, o tak. Koniec. Piękne słowo. Pomyślcie, czekajcie, chcę zobaczyć, jaką teraz mają armię. Z tego, co pokazują, właśnie połowę ich dywizji zabiliśmy. Defend Gdynia. O tak, Gdynia, nasz bardzo ważny port. Ogólnie na polskim, dosłownie tam jest właśnie, w sumie trochę też na historii, na polskim jest, tak właśnie było to trochę chwalone, miasto Gdynia. I w sumie też kiedyś chwaliłem miasto Gdynia, ale trochę się dowiedziałem, jak to było, że trochę tak zadłużyliśmy się na tym mieście i takie, okej. Oczywiście opłacało się nam to robić, ale no, trochę długów było. Oczność! Okej. Oni mają w Bernie teraz stolicę. O mój Boże, nie chcę godzinnego odcinka. A to teraz dosłownie góry i to. Może po prostu wyślę jedną armię na Prusy, ale one chyba są trochę... Trochę mają też buffa, więc nie wiem, czy chciałbym. Tak jest! O, miasto to upada. Aż dziwne. Okej, okay, refrain. Coś tutaj możemy... Dobra, pozwolę. No zawsze jest ten problem, że później już nie wiadomo, jakie dać. Też słabe są takie nowe drzewka, dlatego że jeżeli jest jakieś takie zrekonstruowane drzewko, to nie wiadomo, co wybrać i trochę się pouczyć. Dlatego warto zawsze jakoś tak wzorować się na wcześniejszym drzewku. Old War Blues trochę tak dobrze pokazuje, że tam jest dobrze zrobione drzewko, że wszystko jest podobne do tego, że nie ma jakiegoś takiego dużo zastanawiania się. Uwaga! Gotów! Okej. Gotów! Myślę, że część dywizji jednak odeślę. Ruszać się! Trochę nie pomagają niektóre dywizje, więc warto odesłać. Właśnie nie ma tutaj jakiegoś problemu z tym, ale warto odesłać. Jakieś rozkazy? Pchnijcie te tutaj dywizje. Jakieś rozkazy? One mają dużo tutaj obrony, ale nasze wsparcie powietrzne powinno nam tutaj pomagać. A kurde. Dosłownie. Jakieś rozkazy? Jak tam z deskrypcją mamy? 23 dni. Naprawdę godzina, dlatego że tutaj oczywiście się bunkrowali. Jak ja nie cierpię tego. Uwaga! Co tutaj mamy? Infantry Expert. Oczywiście. Jak tam? No się rozstawiliśmy. No to czas na atak. Szczerze to co zrobię, to force attack. Tutaj dosłownie przydałby się bomba atomowa. Gotów!
Okej. Zapewne znowu na minie Worgl, dlatego że nie uda nam się na czas zrobić. 89. Ruszać się! Ile nam zostało tego? O mój Boże, zostawiliście. Uwaga! Ruszać się! Macie ciągle atakować. Z przerwy. Jedna dywizja poszła. Tutaj. Dowódco, wycofują się! O, o. Ale to jest punkt zwycięstwa, czy mi się tak tylko zdawało? Nie, to nie jest punkt zwycięstwa. Okej. Okay. Zajmijcie ich. Musimy przygwoździć te dywizje tutaj, żeby nie mogło się wycofać. A ona się wycofuje. Tak jest! Gotów do wymaszerowania! Dobra, otoczyliśmy ich. Okej. Okay. Ruszać się! Gotów, dowódco! Baczność! Dobra. Ale się dobrze czuję z tym. Bo w sumie zaczęliśmy taką dużą liczbę armii, że reszta to już nie powinno być problemu. Właśnie stworzył się problem. Uwaga! Tak jest! Dowódco! Okej, okay, upadają. Mamy niby wsparcie powietrzne, ale oczywiście to nic nie daje. Baczność! Uwaga! Okej, okay, jak to w ogóle wygląda tutaj? Nawet nie wiemy, ile tutaj jest w Prusach. Się zastanawiam, do jakiego frontu oni idą. Gotów! Szeregu! Zbiórka! O mój Boże. Gotów, dowódco! Wszystkich nie zaznaczyłem. Tak jest! Gotów! Okej, okay, to tylko trzy dywizje. Ach, jak ja nie cierpię tego. W ogóle oni mają normalne? Tam? Tak, to jest normalne. Mają tak mało... Nie, oni może mają korynaty. Pokażcie mi. Mają korynaty, dobra, nie dziwię się. Normalnie to by
Nie byłoby takiego wielkiego problemu. Ale niestety jest. O, obora. To mi się podoba. Dobra. Stracili całkowicie całą swoją armię. A ja większość też swojego manpowera. Tak bardzo chcę już ich pokonać, ale oni ciągle jeszcze żyją. A Włosi sobie jakoś też się trzymają. Bez większości swoich kolonii. W ogóle te Etiopia też mi się nie podoba. Ale obecnie są problemy z Etiopią, bo te wszystkich plemion chce się odłączyć od Etiopii. Naprawdę musimy podbić. O, może musimy podbić wszystko. Baczność! Jak wiele jeszcze złych rzeczy musi być, żeby tak było nam dobrze. No ile oni mają teraz? 99, więc tylko jeden punkt zwycięstwa i już po nich. Odmaszerować! Dobra, wejdźcie do Cyrychu. Powinno nam dać coś. Ile w ogóle to jest punktów zwycięstwa? Nie pisze. O, je pisze. 10. Dobra, to koniec. To jest Cyrych, 10 punktów zwycięstwa. Jest. Okej. Okay. Trochę się powkurzałem na to, ale się skończyło. Węgry chciałem. A, zapomniałem, że to jest ten Bóg. Węgry, dostajecie to. Wielkie Węgry powstają z powrotem. Niemcy nie mają tutaj korów. Dlatego resztę my weźmiemy. Tak, my weźmiemy resztę. Tej kor. I teraz w sumie będziemy się szykować na każdą tutaj z wojen. Łączność! Jedźcie tu. Skończyło się i teraz się to zaczęło. Dobra, idźcie na ten front. Teraz potrzebuję, bo nie będą chcieli tutaj nam wejść. O, właśnie to potrzebowałem. Szwajcaria. Liberate. Jeżeli będą w trakcie wojny, to ja dosłownie... O, nie wiem, co bym zrobił. Są w trakcie wojny. Już moje reszty marionetek nie są. Akurat musieli tak zrobić. Dobra, czekajcie, mam pomysł. Nie, bo ja mam roczne zapisywanie, bo ja specjalnie tak zrobiłem, żeby rocznie zapisywał mi. Austria. Czechy. Ja właśnie jeszcze mam taki problem, że moja połowa armii tam siedzi i dosłownie ja nie wiem, co z nim zrobić. Dajcie mi, może mogę przez was przyjeżdżać, bo w sumie mam tego samego ask for. Nie wchodzą? Chyba jeszcze nie wchodzą. Okej, okay, tylko jeszcze szybko ogarnę to.
Tak, wyzwalamy Słowenię. Chcę pokazać tamtym, że możemy zrobić tak. Okej, Southern. Czechom oddamy. Nie wiem, czy chcę wzmacniać Niemcy. Czekam, oddamy. Część naszych dywizji biegiem, została biegiem! Zaatakowana. Się wycofajcie. Dlaczego? Ja się zdziwiłem, dlaczego się wycofałem w drugą stronę. Jeżeli będzie overrun, no to dosłownie ja się nie będę płakać. Dobra, dajcie mi jeszcze chwilę na ten odcinek, bo ja chcę tutaj po prostu wszystko sobie poogarniać. Jak tam stoimy z logistyką? Mamy mnóstwo karabinów. Au! Matka, ale ktoś słabo śpiewa. To mi się tylko zdaje, czy moje słuchawki jakoś się rozwalają na tym. Co to kurde jest? Co to za dywizja? To są czołgi. Ile to może trwać? Dosłownie, twórcy moda, ja się pytam, jak długo chcecie nas torturować? Okej, więc tak, z tego co widzę, nasi sojusznicy Niemcy, poza tym, że to jest ich wina, że jesteśmy w wojnie z Francuzami, dosłownie mają szczęście, ponieważ Francuzi wysłali tutaj po dwie dywizje na wybór. A my dosłownie możemy teraz zwrócić te dywizje i postawić o tak front. Będziemy mogli zrobić po prostu mikro. Wiem, że uwielbiacie mikro. O, w ogóle już nie ma już, nie ma już Francji. Ktoś mi powiedział, że żebym to zrobił, ale takie brak Francji, to przecież to smutne będzie bez Francji. Okej. Okay. Ale na tym zostawiam ten świat. Jak widzicie, Polska jest jedną z sił politycznych, która walczy z abstrakcją, z Ligue Soir. I brakuje tylko, kurde, Brytyjczyków, którzy przez całą grę nic nie robią. Gdzie jest Wielka Brytania? To jest moje wielkie pytanie. Wielkiej Brytanii nie ma. Gdzie są moje szpiedzy? To, co teraz potrzebujemy zrobić, to po prostu dostać naszych szpiegów, żeby rozpoczęli, jak tam jest naszą deskrypcją. Dlaczego nam się włączyło przeciwko Rosji? Ciekawe. Okej, okay, niech nam się zrobi przeciwko tym. I teraz pokażę wam, jak to wygląda. Jak sami widzicie, to będzie znowu piekielne mikro. Dobra, niech polskie lotnictwo tam poleci.
Niemcy zostaną zgładzone. Jeszcze wam to mówię, ale... O, w Czechach mamy kogoś znajomego. I też mamy... Szwajcaria nie istnieje w sumie. Szukam Szwajcarii. Szwajcaria ktoś jest? Nie, tutaj jest oczywiście ich rada. A Słowenii? Nikogo nie ma. Okej, okay, ale to jest kolejny z tych długich odcinków, które chciałem zrobić, a nie chciałem robić. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zrobić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Teraz przeciwko Francji będziemy atakować. Widzę, że Włochom po prostu zrobiliśmy fajnego pranka. Więc trzeba będzie pomóc Włochom jak najszybciej. Widzę, że dużo będzie okazji na mikro, więc zobaczycie, że będzie kolejne, ale zarąbiste odcinki. Więc był z wami Trachol w Hardware 4 na podcast. Reflat jako Polska. No to cześć!